12 i 13 lipca augustowskie Jezioro Necco stało się areną zmagań światowej czołówki motorowodniaków. Rywalizacja podczas Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necco Endurance 2014 została rozegrana w trzech klasach technicznych. Wzięło w niej udział ponad 50 zawodników. Nie mogło wśród nich zabraknąć zawodnika Lotto Team Bartłomieja Marszałka. Jesteśmy w Augustowie na motorowodnych mistrzostwach świata łodzi wielogodzinnych. Są to dwa wyścigi po 6 godzin. Dla mnie super przerwa w sezonie w mistrzostwach świata Formuły 1. Spotkanie z przyjaciółmi z całego świata. Frekwencja dopisała. Jest mistrz świata Formuły 1 Alex Carella, jest wicemistrz świata F1 Filip Ciap. Także łącznie ze mną to jest trzech kierowców z F1 H2O. Uczestnik programu Szkoła Mistrzów Lotto szkoli swoje umiejętności pod okiem mistrza Waldemara Marszałka, wielokrotnego zdobywcy tytułów Mistrza Polski i Mistrza Świata. Bartek to traktuje jako forma treningu przed cyklem tych zawodów, które będą późną jesienią rozgrywane w Chinach, w Emiratach Arabskich, bo jest to bardzo podobne do Formuły 1. 10. jubileuszowa edycja Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych Necco Endurance 2014 już za nami. Trzymamy kciuki za kolejne starty zawodnika Szkoły Mistrzów Lotto. Wow, wow, wow.